Jakie są nasze barwy ojczyste, to oczywiste. A jak wygląda flaga województwa kujawsko-pomorskiego? Nie każdy wie, a wiedzieć warto. Ma ona postać płata składającego się z trzech poziomych równoległych pasów od góry – czerwonego, białego i czarnego, przy czym biały jest szerszy od pozostałych. W dawnych czasach flaga była mniej więcej tym, czym dziś jest logotyp i stanowiła przedstawienie herbu w najbardziej uproszczonej postaci graficznej. Mocowano ją na drzewcu i w ten sposób oznaczano na przykład przynależność statku lub łodzi do konkretnego właściciela. Czasem i sam właściciel stawał pod nią na polu bitwy, dzięki czemu z daleka było widać, z kim mamy do czynienia i czy warto ryzykować starcie. Gdyby więc rycerstwo województwa kujawsko-pomorskiego ciągnęło pod Grunwald, to na czele orszaku marszałka znajdowałby się ten oto znak. Każda z barw ma swoje znaczenie, bowiem nawiązuje wprost do palety z kujawsko-pomorskiego herbu, w którym dominują czerwień, czerń i biel. Taki też powinien być układ kolorów na fladze według heraldycznego porządku, gdzie górna część ma pierwszeństwo przed dolną, ale dla naszego regionu uczyniono wyjątek. Otóż przy podziale płata na pasy w dolnej jego części znalazłby się biały, plastycznie najlżejszy. W tej sytuacji uznano, że górę nad względami formalnymi musi wziąć wyraz estetyczny znaku. Stąd pas czarny, wizualnie najcięższy, umieszczono w dolnej części naszej flagi. W maju 2000 roku opracował ją toruński artysta Lech Tadeusz Karczewski.